Cześć, tu Ernest! Poznaliśmy sekrety nowej, nadchodzącej współpracy Fortnite z pewną inną grą. Wszystko wam zaraz powiem, ale najpierw rzućmy okiem na kilka ciekawostek, o których nie wspomniałem w moim poprzednim filmiku. Tak swoją drogą to udało mi się odebrać zbierak Minty i muszę przyznać, że jest bardzo fajny. Jeśli ktoś z was też chciałby mieć taki zbierak, to pod tym filmikiem macie szansę wygrać dokładnie taki zbierak. Wystarczy zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Oraz komentarz z waszym nickiem w grze. Zwycięzcy wylosuje 1 listopada. A więc w menu możemy teraz ustawić naszym znajomym pseudonimy. Działają one w ten sposób, że nieważne jak często ktoś zmienia swoją nazwę na Epic Games, u nas, na naszej liście znajomych będzie miał przypisany jeden pseudonim. Jak to zrobić? To bardzo proste. Opcja do ustawienia pseudonimu znajomemu jest tuż pod przyciskiem do zaproszenia do lobby. To się przydaje, kiedy ktoś często zmienia swoją nazwę, albo ma jakąś dziwną nazwę. Poza tym w grze zaszła jeszcze jedna ciekawa zmiana. Nie jestem pewien, czy po wczorajszej aktualizacji, ale jeśli w grze użyjemy materiałów wybuchowych, na przykład wyrzutni rakiet albo granatów, na punkcie do łowienia, to na powierzchnię wody wynurzą się rybcie i jakieś przedmioty. Ale spokojne łowienie daje o wiele lepsze nagrody. Co do skina zombie bananka, to według plików gry to jest oddzielny skin. Nie dziwię się, kardet bojowy w 8 sezonie był za darmo, jeśli wykonaliście kilka prostych wyzwań. A do tego ten bananek to kompletnie nowy model. W przypadku Drifta było tak, że ten nowy skin mógłby być spokojnie stylem. Ten bananek za to całkowita nowość. Do tego w zestawie z tym bananem będzie prawdopodobnie emotka, którą robi na zwiastunie. Gra on pałeczkami na swoich własnych kościach. Dalej w temacie skinów to skiny magmowe i lodowe ze starych pakietów Legend otrzymały swoją klasę rzadkości. Są one teraz w oddzielnych kafelkach w szafce. Zanim przejdziemy do tematu nowego, sekretnego skina, to jeszcze jeden mały wyciek. W plikach Battle Royale po wczorajszej aktualizacji pojawił się taki oto nowy przedmiot. Jest to broń, która strzela harpunem. To nie jest nowy chwytak. Ta broń będzie przyciągać przeciwników do nas i przy okazji zadawać obrażenia. Możemy być pewni, że ten pistolet będzie miał bardzo dobry zasięg. Każdy harpun będzie miał 10 użyć, a każde trafienie przeciwnika takim harpunem będzie zadawało aż 75 punktów obrażeń. Nowy pistolet z harpunem powinien wejść do gry w następnym tygodniu, w aktualizacji zawartości. Teraz temat nowej kolaboracji. Żeby to miało sens, przypomnijmy sobie fragment jednego z moich niedawnych filmików. Poza tym, w ostatniej aktualizacji Fortnite do plików gry zostały dodane dwie tajemnicze wzmianki o zestawach skinów. W tych dwóch zestawach nic jeszcze nie ma, ale ich nazwy kodowe są nawiązaniem do gry mobilnej Battle Breakers, która jest własnością Epic Games. Słuchajcie uważnie. Co ciekawe, na Androidach aplikacja do pobierania Fortnite na telefony została zmieniona na po prostu aplikację Epic Games, żeby nie była już ona tylko do Fortnite. Uwaga, to jest tylko moja teoria, ale myślę, że Epic Games przeniesie ich mobilną grę Battle Breakers na ich aplikację do instalowania gier. I wtedy, gdy ta gra będzie tuż obok Fortnite w ich aplikacji uruchamiającej, w życie wejdzie współpraca Fortnite i Battle Breakers. Po wczorajszej aktualizacji już wiemy, że po pierwsze, ta współpraca na pewno wejdzie w życie, a po drugie, odbędzie się to już niedługo. Do plików gry wczoraj został dodany model postaci związany z grą Battle Breakers. Ten mały czerwony pypeć to bugbing tej postaci. Co ciekawe, dowiedziałem się, że Battle Breakers jest grą mobilną tworzoną przez już ponad 2 lata i dopiero niedługo wejdzie ona na telefony, ale nie wiemy kiedy dokładnie. Stefan na swojego Twittera wstawił filmik pokazujący tego skina w lobby. Zobaczcie sami. Podsumowując, Fortnite będzie miało współpracę z grą mobilną Battle Breakers, która też należy do Epic Games. Nie znamy dokładnej daty. To może zająć kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy, ponieważ mamy tutaj do czynienia z premierą kompletnie nowej gry. Według plików gry Ratowanie Świata też ma otrzymać coś nowego, związanego z tą współpracą, ale nie znamy szczegółów. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.